Witam w kolejnym materiale z mojej serii poświęconej prapoczątkom komputerowych gier wojennych. Po wydaniu swojej pierwszej gry, czyli Guadalcanal Campaign przez wydawnictwo Strategic Simulations, Gary Grigsby miał otwartą drogę do kolejnych tytułów. Jego kolejną grą było Bomb Alley, gra poświęcona samolotom w czasie II wojny światowej, którą opracował niemal natychmiast po zakończeniu Guadalcanal Campaign. W odróżnieniu od tej pierwszej, Bomb Alley nie spotkało się ze zbyt ciepłym przyjęciem. Sprzedało się w nakładzie około 2000 sztuk, co nie było specjalnym sukcesem. W międzyczasie jednak Grigsby już pracował nad czym innym. Podzielił się uwagą z Joelem Billingsem, czyli szefem i założycielem SSI, że jego plan polega na stworzeniu gry strategicznej poświęconej współczesnemu konfliktowi zbrojnemu. Inspiracją dla Grigsby'ego był toczący się w tym czasie konflikt o Falklandy, który dał światu przedsmak tego, jak może wyglądać współczesna wojna morsko-powietrzna. Mając gotowy silnik pochodzący z Guadalcanal Campaign, Grigsby postanowił go gruntownie przebudować i dopracować tak, aby mógł oddać realia współczesnego konfliktu morsko-powietrznego. Kiedy Grigsby pracował nad grą, stało się już jasne, że Bomb Alley sprzedało się kiepsko. To mogłoby w innych okolicznościach doprowadzić do tego, że kolejna gra oparta o tę samą mechanikę nie zostanie dopuszczona na rynek, ale Grigsby miał tutaj szczęście, ponieważ Joel Billings był nie tylko już jego kumplem, ale także wielkim fanem samego systemu i to ostatecznie doprowadziło do tego, że gra, jeszcze nie nosząca wtedy właściwego tytułu, dostała zielone światło. Grigsby wykorzystał tutaj trzy źródła. Pierwszym było jego własne doświadczenie zawodowe, ponieważ w tym czasie ciągle jeszcze pracował w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. Po drugie, wyposażył się w książki. Przede wszystkim wspominał, że taką główną inspiracją było Combat Fleets on the World 1982-83, a także gry planszowe. Tutaj, co ciekawe, nie wspomniał nigdy, o jakie gry planszowe chodzi. Pytany o to stwierdził, że niestety nie pamięta tytułów. Trudno powiedzieć, czy bał się przyznać oficjalnie do inspiracji, czy też rzeczywiście zapomniał. Może to się wydawać śmieszne, natomiast pamiętajmy, że mówimy o czasach, kiedy po tym jak SSI wydało swojego Computer Bismarck, to spotkały go oskarżenia ze strony Avalon Hill o plagiat ich gry planszowej pod tym samym tytułem, a zatem można przyjąć, że Grigsby obawiał się trochę, iż jeżeli otwarcie przyzna się, że inspirował się którąś z planszówek, to spotkają go podobne oskarżenia, a być może i proces. Grigsby stanął tutaj przed dwoma wyzwaniami. Po pierwsze, przygotować grę tak, aby dobrze odzwierciedlała realia współczesnego konfliktu morsko-powietrznego. Po drugie, przygotować tę grę w sposób zbalansowany. Bowiem w tamtym czasie było oczywiste, że połączone siły całej floty państw NATO będą przeważać nad siłami Związku Radzieckiego. Z tego problemu Grigsby wyszedł poprzez, można powiedzieć, budowę fabuły. Gra przedstawia historię, w której Układ Warszawski dokonuje udanej inwazji na Europę i w sierpniu 1986 wojska Układu Warszawskiego zajmują praktycznie całą kontynentalną Europę. Jedynie Wielka Brytania i Islandia pozostają w rękach NATO, w związku z czym flota radziecka wchodzi na Atlantyk i przed siłami floty amerykańskiej oraz pozostałościami floty brytyjskiej staje zadanie utrzymania połączeń przez Atlantyk pomiędzy USA, Wielką Brytanią oraz kontrola Islandii jako jednego z kluczowych punktów na północnym Atlantyku. Grigsby wyeliminował w ten sposób część floty państw NATO, takie jak choćby flotę francuską, a dodatkowo osłabił mocno flotę amerykańską, która w całej grze wykorzystuje zaledwie 4 z 13 posiadanych wówczas lotniskowców. Dodatkowo wprowadził kilka zmian w mechanice względem swoich poprzednich gier, które miały doprowadzić do tego, że Northern Atlantic miał stać się grą przedstawiającą współczesne pole walki. I tu zaczęły się schody. O ile w Guadalcanal Campaign Grigsby operował samolotami długowojennymi, więc sytuacja była prosta, tak w Northern Atlantic
gra stała się zdecydowanie trudniejsza. Samoloty przede wszystkim posiadają dużo większy zasięg. Sprawia to, że są w stanie atakować praktycznie na całej planszy, a co gorsza, tutaj, gdzie gra, można powiedzieć, mocno nawalała, była kwestia wykrywania. Bowiem w North Atlantic 86 wykrywanie jest bardzo ułomne i dotyczy właściwie tylko grup okrętów. W rezultacie dochodzi w trakcie gry do sytuacji, kiedy konwoje amerykańskie płynące przez Atlantyk do Wielkiej Brytanii lub Islandii mogą zostać zaatakowane przez samoloty startujące z terytorium Niemiec i nie zostać wykryte, mówię o samolotach, aż do momentu, kiedy zaatakują, nawet jeżeli przelecą nad Wielką Brytanią, co wydaje się mało prawdopodobne. Trzeba natomiast autorowi przyznać, że wyciągnął pewne wnioski ze swojej poprzedniej gry. Mianowicie North Atlantic jest grą dużo szybszą od choćby Guadalcanal Campaign, gdzie mieliśmy bardzo duże fragmenty, w których dosłownie nie działo się nic. W North Atlantic cały czas coś się dzieje. Wykrywanie jest tutaj dużo prostsze. Czasami bowiem w North Atlantic nawet konwój, który płynie gdzieś daleko, może zostać bardzo łatwo wykryty przez jakąkolwiek jednostkę wroga i zaatakowany z bardzo dalekiego dystansu. W Guadalcanal Campaign połową sukcesu było właśnie wykrycie wroga, a potem posiadanie samolotów lub okrętów w zasięgu, aby mogły go zaatakować. Tutaj, jeżeli zostaniemy przez kogokolwiek wykryci, to prawdopodobieństwo, że zostaniemy zaatakowani, jest niezwykle wysokie. Do tego dochodzi fakt, że skuteczność ataków jest dużo większa. W Guadalcanal Campaign okręt mógł oberwać kilkoma bombami i jeszcze płynąć. W North Atlantic wystarczy często jedno trafienie pociskiem AS-6 Kitchen, żeby nawet sporych rozmiarów okręt wojenny szedł na dno. Grigsby wprowadził też pewne zmiany na lepsze. Choćby taką rzecz jak dostępność i większa użyteczność jednostek lądowych. O ile w Guadalcanal Campaign wszystko sprowadzało się tak naprawdę do transportu wojsk na Guadalcanal, a to, co tam się działo, to już tak naprawdę nie miało większego znaczenia, tak w North Atlantic gracz ma do dyspozycji jednostki desantowe, może wykonywać nimi desant na cele lądowe, a jest to na przykład bardzo ważne w celu panowania nad niektórymi bazami, takimi jak choćby Islandia czy Wyspy Owcze. Wprowadzono tu także rozwiązania związane ze współczesnym uzbrojeniem, takie jak choćby fakt, że wszystkie grupy okrętów mogły używać systemów walki elektronicznej, pozwalające im lepiej wykrywać wroga, ale jednocześnie same będące przez to łatwiejsze do wykrywania. Co więcej, i to, co zmieniało dynamikę gry, był fakt, że tym razem walka także mogła toczyć się w nocy. W rezultacie nie było takich faz przerwy, które występowały choćby w Guadalcanal Campaign czy w Bomb Alley. Wszystko to sprawiało, że gra była lepsza niewątpliwie od poprzedniczek, ale też wyraźnie trudniejsza. Gracze wspominają, że była to jedna z tych gier, które, jak to się elegancko mówi, nie wybaczają. Przegrać w nią było bardzo łatwo, dostać łomot od komputera nie było niczym nadzwyczajnym, a osiągnąć sukces, ho, 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 to już było coś. Co prawda gra dawała 4 poziomy trudności, ale nadal, nawet nagranie na poziomie niskim nie oznaczało, że będzie nam łatwo. Dostępne były 4 scenariusze. Pierwszy zakładający krótką kampanię wojenną, drugi zakładający dłuższą kampanię wojenną, trzeci skupiający się na przeprowadzeniu konwoju przez Atlantyk i czwarty skupiony na walkach o Islandię. To zatem mieliśmy 2 krótkie scenariusze i 2 długie scenariusze, przy czym w odróżnieniu od poprzednich gier tutaj nawet te długie scenariusze nie były scenariuszami, które by się bardzo dłużyły, natomiast tym, co mogło się zdarzyć prędzej, był brak jednostek, które w tej grze były niszczone bardzo szybko, często i gęsto. Pomimo niepowodzenia wspomnianej wcześniej przeze mnie Bomb Alley, North Atlantic 86 sprzedał się bardzo dobrze. Gra w samych Stanach sprzedała się ponad w ilości około 8000 sztuk, co było większą liczbą niż Guadalcanal Campaign i Bomb Alley razem wzięte. To sprawiło, że wkrótce potem SSI pokusiło się o nową wersję tej gry na komputery Macintosh.
Był to duży krok naprzód. Zrezygnowano tutaj bowiem z interfejsu tekstowego, jaki mieliśmy w wersji oryginalnej na komputer Apple, i w zamian za to pojawiła się plansza podzielona na kwadraty, będąca wiernym odwzorowaniem mapy, która była dołączona do gry i na której gracz mógł ewentualnie zaznaczać wszystko, co się tam znajdowało. Pojawiły się także grafiki przedstawiające same jednostki, dostęp do dokładniejszych danych w trakcie gry i trzeba przyznać, że o ile oryginalna wersja North Atlantic nie jest dzisiaj czymś, w co przeciętny gracz prawdopodobnie byłby w stanie grać, tak wersja na Macintosha jest tytułem, po który bez większego problemu dzisiaj można by sięgnąć i nie sprawiałaby ona szczególnych trudności w obsłudze, zwłaszcza że North Atlantic, podobnie jak Guadalcanal Campaign, był grą przyjemną, jeżeli chodzi o samą mechanikę i obsługę. Grigsby dbał o to, żeby jego gry, nawet jeżeli złożone, nie były grami, które by były niezrozumiałe lub trudne pod tym względem. Pomimo niewątpliwego sukcesu komercyjnego, jaki odniosła gra, Gary Grigsby, jak i założyciel SSE Joel Billings zdawali sobie sprawę, że engine gry jest już przestarzały. W związku z czym za radą Billingsa Grigsby postanowił, że zrezygnuje z kolejnych gier opracowanych o tę samą mechanikę i postanowi stworzyć coś nowego. W związku z czym jego kolejna gra, którą tworzył, opierała się już na klasycznej heksowej planszy i mechanice i nosiła tytuł Carrier Force. Natomiast North Atlantic pozostaje dzisiaj ciekawostką. Trzeba pamiętać, że była to chyba pierwsza w historii gier komputerowych tak ambitna próba stworzenia symulacji poświęconej współczesnemu polu walki morsko-powietrznemu. I chociaż przywykło się uważać, że to stworzony kilka ładnych lat później Harpoon Larry'ego Bonda jest tą grą, która na dobre rozpoczęła erę symulacji morsko-powietrznych współczesnych konfliktów zbrojnych, to absolutnie nie należy zapominać, że to właśnie Grigsby w swoim North Atlantic 86 tak naprawdę historię tego gatunku rozpoczął.